Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, coraz częściej i szerzej próbuje nam się wmówić, że obecne działania na terenie naszego kraju należącego do Unii Europejskiej to działania mające na celu poprawienie jakości powietrza. Problem w tym, że coraz więcej tematów coraz bardziej nie trzyma się kupy. I tak jak już mówiłem w niektórych poprzednich moich materiałach, okazuje się, że rządzący tak naprawdę chcą Cię po prostu pozbawić prawa do swobodnego przemieszczania się czy posiadania własnego samochodu. Oczywiście pod płaszczykiem ekologii. Ekologii, która coraz częściej okazuje się jednym wielkim naciąganym farmazonem. Spójrz teraz na zdjęcie znajdujące się nade mną i odpowiedz mi na pytanie, czy według Ciebie ten samochód w dieslu kosztujący kilkadziesiąt tysięcy złotych to jest stary grat, trup nie nadający się do jazdy, jeżeli jest w dobrym stanie. No, ja też tak nie uważam. Mało tego, wydaje mi się, że są tysiące ludzi w tym kraju, którzy o takim samochodzie mogą tylko pomarzyć. Ale jeżeli przyjdzie Ci do głowy, żeby takie oto swoje marzenie spełnić, to nie chcę Cię martwić, ale na zakup tego samochodu w dieslu zostało Ci niecałe 13 dni. Jeżeli bowiem kupisz to auto po 1 stycznia, to nawet jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy i odprowadzasz w niej podatki, już za 2 lata nie będziesz miał prawa tym samochodem się po niej poruszać, ponieważ auto nie spełnia normy Euro 5. A w Polsce w tym momencie dopinane są strefy czystego transportu. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego konkretnego modelu, ale wszystkich praktycznie samochodów, które były produkowane w tamtych latach, Golfy, Focusy i tak dalej, które tych norm nie spełniają. Mało tego, jest mnóstwo samochodów w Polsce, którymi przeciętni ludzie jeżdżą, które już do norm się nie łapią od 1 stycznia 2024 roku, czyli za niecałe 2 tygodnie. W Krakowie dzieje się już dokładnie to samo, co w Warszawie. To są jakieś totalnie chore pomysły, ale spokojnie Ciebie też to nie ominie, bo docelowo strefy czystego transportu mają być wprowadzane we wszystkich polskich miastach, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców, do czego przejdziemy w dalszej części tego materiału. I jeśli myślisz, że naprawdę chodzi tu o emisję spalin i o nasze dobro, to muszę Cię rozczarować, bo nie do końca. Otóż samochody, które mają względnie niską emisję, na przykład Seicento Twojego dziadka, samochód z małym silnikiem i bardzo mały w ogóle, też nie będzie mógł wjechać na teren dużego miasta. Natomiast spokojnie polityk z Twojego regionu kilkulitrowym samochodem z kilkulitrową pojemnością silnika o wadze kilku ton, który ma 600 koni, już będzie akurat ekologiczny i on akurat w przeciwieństwie do Twojego dziadka na teren miasta wjechać będzie mógł. Tylko dlatego, że jego było stać na nowe auto, a Twojego dziadka akurat nie. Chyba zaczynacie rozumieć, że tak naprawdę nie o ekologię tutaj chodzi, a ta sytuacja ewidentnie ma jakieś drugie dno. Nazwijmy rzeczy po imieniu, to nie są żadne strefy czystego transportu, tylko strefy czystego farmazonu. Ale zbliżają się kwietniowe wybory samorządowe i mimo, że to wszystko w tle jest gdzieś rozgrywane, teraz politycy, samorządowcy nie powiedzą Ci tego na głos, bo nie chcieliby spowodować buntu ludu i tym samym zostać oderwani od koryta. Ale po wyborach zobaczycie, że zacznie się prawdziwa jazda w takich miastach, w których nawet się tego nie spodziewacie. Czym są zatem wprowadzane teraz na gwałt strefy czystego transportu? To są wydzielone obszary miast, po których mogą poruszać się tylko i wyłącznie samochody spełniające odpowiednie normy emisji spalin. I może Ci się teraz wydawać, no wow, no to super, no to będziemy mieli w końcu w miastach niesamowicie czyste powietrze. W końcu nie będzie smogu, wszystko będzie w porządku, będziemy tacy ekologiczni, będziemy tak dbali o środowisko. I tak właśnie politycy chcą, żebyś na to patrzył albo patrzyła, tylko nie powiedzieli Ci najważniejszego, że to jest bzdura, którą obalają niejedne badania. W marcu 2020 roku ogłoszony został w Polsce lockdown. Według różnych szacunków ruch samochodowy spadł mniej więcej o 80%. I może się wydawać, no to jak spadło 80%, to powinno w ogóle nie być smogu w dużych miastach. No ja jak sobie przypominam, to jak jechałem w trakcie lockdownu przez aleje w Krakowie, gdzie nie było oprócz mnie żadnego innego samochodu, to przez smog, który nad alejami wisiał, musiałem się przebijać praktycznie siekierą i nie dało się w ogóle oddychać. I pamiętam to i ja, i setki tysięcy Krakowian. No to jak to jest? No okazuje się, że mimo, że auta nie jeździły, więc powietrze powinno być zdecydowanie czystsze, jakość powietrza w marcu 2020 roku była gorsza niż w marcu roku 2022. Mało tego, jak wczytacie się w inne analizy, to dojdziecie do wniosku, że tak naprawdę największy smog, największe zanieczyszczenie powietrza jest wtedy, kiedy jest po prostu zimno, bo ludzie wtedy grzeją w domach. Okazuje się, moi drodzy, że to ogrzewanie domów, a nie ruch prywatnych samochodów osobowych generuje największe zanieczyszczenia. Lockdown pokazał jasno, że brak aut na ulicach praktycznie nic nie zmienił.
Są też badania z Niemiec i tam w niektórych regionach stwierdzili, że wady dla kierowców są znacznie większe niż korzyści, jakie strefy ekologiczne przynoszą dla jakości powietrza i środowiska. I teraz uważaj, Niemcy wycofują się ze stref czystego transportu, bo nie tutaj tkwi główny problem, ale Polska brnie w to po całości, na pochybel, na pingwina do stawu, normalnie na grzywę, tam gdzie jest 40 cm głębokości. No co się może stać? Mało tego, polscy politycy, i to Cię chyba nie zdziwi, są tak bardzo odklejeni, że chcą wprowadzić najbardziej rygorystyczne tego typu normy praktycznie na świecie. W Niemczech, u naszych zachodnich sąsiadów, strefy obejmują tylko niektóre obszary albo jakieś pojedyncze ulice czy kilka ulic. Dodatkowo mają zdecydowanie niższe normy niż te, które będą wprowadzane w Polsce. Ale u nas na przykład w Krakowie czy w Warszawie politycy chcą objąć tym gównem od razu całe miasta. No w końcu my musimy być jeszcze bardziej ekologiczni niż sami Niemcy, więc u nas normy nie dość, że będą jeszcze bardziej wyśrubowane, żeby jak najwięcej osób musiało sprzedać swoje samochody albo zrezygnować z poruszania się samochodami, dodatkowo jeszcze co 2 lata będzie u nas ta norma podkręcana, żeby ci się nie żyło zbyt lekko. No bo jak sobie kupisz 2 lata młodszy, to potem po 2 latach i tak będziesz miał za stary. Czego politycy wam jeszcze oczywiście nie powiedzą, to to, że w niektórych europejskich miastach, w których zostały te strefy wprowadzone, centra tych miast zaczęły umierać. Zostały odgrodzone słupkami, nie da się tam wjechać, ruch całkowicie zamiera, więc ludzie innych dzielnic też tam nie przyjeżdżają, bo nie mają jak. W tym momencie, w efekcie, większość sklepów, restauracji, lokalnych biznesów bankrutuje. Nikt tam nie przyjeżdża, bo nie ma jak i po co. Są puste lokale, puste sklepy, puste muzea i puste ulice. Genialne rozwiązanie, żeby położyć kolejne biznesy. W niektórych miastach w tym momencie politycy, kiedy nasi chcą to wprowadzać, tamci chcą to usuwać, bo zastanawiają się, jak ściągnąć tam ludzi, których wcześniej się stamtąd wykluczyło. Przecież to jest jakiś debilizm do kwadratu. Czyli najpierw zamykają, a potem to idzie w drugą stronę. To jest tak samo jak u nas. Najpierw betonują centra wszystkich miast. Potem się okazuje, że usunęli całą zieleń i drzewa na przykład z rynku jakiegoś miasta. I temperatura w centrum w lecie jest tak wysoka, że nigdzie nie ma cienia, ludzie zaczynają mdleć. No to nagle się okazuje, że... Kurde, no to chyba źle zrobiliśmy. To jednak teraz będą przywracali te drzewa, co je wcześniej usunęli i usuwali ten beton, co go wcześniej tutaj dali. No i co? Zarobili na usunięciu drzew i zabetonowaniu centrum miasta? Zarobili. Zarobili na potem usunięciu betonu i przywróceniu tam drzew? Zarobili drugi raz, tak? A kto za to zapłacił? Ty i ja. Warszawska strefa czystego transportu. To są takie założenia, że ludzie, którzy za tym głosują, ich nazwiska powinny wisieć w całej Warszawie, na każdej dzielnicy, na każdej ulicy, na plakatach, żebyście doskonale wiedzieli, kto wam zgotował taki los, jak się obudzicie za 2 lata albo za 3. W Krakowie zresztą to samo. W Krakowie najpierw dają zezwolenia na budowę w każdym jednym miejscu. Jak tylko się okazuje, że gdzieś są akurat wolne, niezajęte 2 płyty chodnikowe, to da się tam wybudować 4 bloki bez parkingu. To nie jest żaden problem, nie? Przecież jest miejsce, tak? A potem się okazuje, no dobra, wybudowaliśmy osiedle, wprowadziło się na nie 15 tysięcy ludzi, ale dalej jest jedna droga dojazdowa. I siedzi 2 typów w urzędzie miasta, jeden mówi do drugiego, ty Mariusz, ale dlaczego tam są korki? O Jezu, Mariusz, jak te auta strasznie kopcą. Mistrzostwem świata po prostu, absolutnym topem w zeszłym roku w Krakowie było to, że się okazało, że miejscy urzędnicy, rozumiesz, krakowscy urzędnicy z Krakowa, sami nie będą mogli wjechać do strefy czystego transportu, którą przepychali, bo kilkaset miejskich samochodów nie spełnia jej norm. Strefy, moi drodzy, są w swoich założeniach skonstruowane w większości tak, że nie będziesz mógł nawet dojechać autem niespełniającym norm do pierwszego parkingu na terenie miasta. Więc jak będziesz chciał zawieźć córkę do szkoły, a mieszkasz pod miastem, no to ewentualnie na autostradzie, która dookoła tego miasta idzie, jak się tak uda, że taka jest, to wtedy w trakcie jazdy przy 120 albo 140 ona będzie musiała wyskoczyć, następnie przeskoczyć przez drugą jezdnię, może jej się uda akurat, potem przez barierkę, przez tory, potem akurat przejdzie jeszcze kawałek do najbliższego przystanku, gdzie poczeka na autobus, i potem autobusem dojedzie na tramwaj i tramwajem dojedzie już do tej strefy takiej, prawda? Ale przynajmniej będzie ekologiczna, nie? Zapytasz się, dobra dziki, ale co? Jak będę musiał podjechać do szpitala na przykład na terenie miasta, nie wiem, Bielska-Białej, Poznania, Bydgoszczy, Kielc, z kimś z rodziny, kto akurat zachorował, a ja mam auto, które nie spełnia tych norm, no to mógł nie chorować, tak? To po pierwsze. A na przykład jak masz niepełnosprawne dziecko, którym się zajmujesz i potrzebujesz nim często jeździć do lekarza, a nie stać cię na auto spełniające normy, no to masz problem.
Jak głosi, w co się zresztą wczytałem, zapis projektu mówiący o wyłączeniach okazjonalnych, mogą ci się zdarzyć przypadki losowe, czy na przykład dojazd do szpitala, lekarza, miejsca zdawania matury, i obejmować taki przypadek losowy ma przepustka do wykorzystania przez 4 dni w roku, czyli 4 dni w roku będziesz mógł łaskawie wjechać tym swoim kopcącym samochodem na teren miasta. Tak ci pozwolą, tacy są łaskawi. A jak już te 4 razy byłeś po jednym dniu i wykorzystałeś to, niestety, bo śmiałeś coś załatwić w mieście i nie dbać o środowisko, i na przykład ojciec ci zachoruje, no to ojciec może do szpitala się dostać na przykład rowerem wodnym, albo możesz go zrzucić, przelatując akurat nieopodal parkingu szpitala z paralotni, albo możesz wziąć na przykład, zamontować w swoim ogródku armatę i wystrzelić ojca z armaty w kierunku izby przyjęć. Podobno jak to będzie opłacona wizyta, a nie na NFZ, to nawet będą próbowali go tam złapać. No chyba, że masz akurat luźne kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy, to będziesz mógł sobie kupić na przykład nowego albo używanego, ale niezajechanego elektryka, mimo że mieszkasz w bloku i nawet nie masz gdzie go ładować, bo infrastruktura w Polsce w tym temacie dalej leży i kwiczy. I mówię to ja, człowiek, który jeden z samochodów posiada elektryczny. I ja kiedyś wam o tym nagram jeszcze materiał, żebyście się dowiedzieli, jaka to jest patologia w tym kraju. Swoją drogą ciekawy jestem, czy za chwilę też to nie będzie wyglądało tak jak w niektórych europejskich miastach, gdzie autem, który nie spełnia norm, no nie możesz wjechać, prawda? No bo jesteś nieekologiczny. No chyba, że zapłacisz. Bo jak zapłacisz, to nagle twoje auto staje się ekologiczne i wtedy już możesz wjechać. Mimo, że twoje auto nie spełnia norm, tak, i jesteś super wtedy, jak zapłaciłeś. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I dokładnie takie wnioski możemy wyciągnąć, jak się w ten temat po prostu wgryziemy. O co chodzi? Po pierwsze, jak przyznał dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie w przypływie szczerości w jednym z wywiadów, jeśli miasto nie wprowadzi strefy czystego transportu, to nie dostanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ właśnie KPO obliguje wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców do wprowadzenia strefy czystego transportu. Po drugie, pod pretekstem ekologii i czyszczenia powietrza, można władcy chcą na gwałt ograniczać nam dalej prawa i niezależność finansową. Globalistyczna agenda pod tytułem likwidacja prywatnego transportu, ona się nie zatrzymała. Ludzie mówili o niej rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Kiedyś się z tego wszyscy śmiali. A teraz się okazuje, że to cały czas krok po kroku idzie do przodu, że to się realizuje. Nadal idziemy za słowami, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Nie na darmo wykluczane są na siłę samochody. Nie na darmo będziesz za niedługo musiał remontować swój dom, żeby spełniał europejskie normy, bo jak tego nie zrobisz, to będziesz płacił ogromne kary. To już jest za granicą. Są już określone klasy energetyczne, które budynek, w którym mieszkasz, zaraz będzie musiał spełniać. Nie na darmo z każdej strony albo coś ci jest odbierane, albo coś ci jest zabronione. Nie zastanowiło cię, że to jest konstruowane wszystko tak, że coraz mniej ludzi stać na dom, coraz mniej ludzi z roku na rok, z miesiąca na miesiąc stać na samochód, na opłacenie rachunków, na mieszkanie. Jesteśmy dla nich tylko cyferkami w statystyce, które mają niczego nie posiadać, jak najwięcej pożyczać, a potem najlepiej do końca życia spłacać długi z odsetkami, będąc 100% zależnymi od swoich panów. Ale to nie działa na całym świecie. Lecisz gdzieś poza Unię i nagle się okazuje, że jest wiele krajów, które mają w dupie normy emisji spalin, które mają w dupie normy jakieś czyku energetyczne budynków. Nie ma to dla nich praktycznie żadnego znaczenia. A w Unii się okazuje, że to ty jesteś tym robakiem, który niszczy świat. Nie miliardy ludzi, które mieszkają poza Unią. Zdążyłeś już pewnie zauważyć, że tak patrząc z pewnej perspektywy, od 2020 roku tu się praktycznie nic nie zmienia na lepsze. Jest cały czas tylko i wyłącznie gorzej. I nie jest taniej, tylko jest cały czas drożej. Lepiej już było, więc nie nastawiajcie się na to, że jakieś w naszym kraju nastąpią cuda i nagle wszystko wróci do normy sprzed kilku lat, bo tak nie będzie. Mało tego, po wyborach samorządowych 2024, które nadciągają za kilka miesięcy, będą kolejne pomysły typu strefy czystego transportu, które będą pchane na siłę. W Krakowie już za kilka miesięcy, w lipcu nadchodzącego roku, wchodzi pierwszy etap strefy czystego transportu, nie tylko w Krakowie zresztą. Nie dajcie się też nabrać na tą samą, co zwykle, zagrywkę psychologiczną, na którą za każdym razem bez przemyślenia tematu łapie się polskie społeczeństwo. W Warszawie zaproponowali strefę czystego transportu. Ludzie zaczęli się buntować, mieszkańcy zaczęli się buntować. Na to miasto podniosło wtedy jeszcze bardziej oczekiwania, rozszerzając tą strefę i powodując jeszcze większy bunt. Ale zdaj sobie sprawę, że oni zrobili to specjalnie. Dlaczego? Bo teraz miasto może powiedzieć, no faktycznie może mieszkańcy mają rację, drugi raz się zbuntowali, może ten drugi plan to jest zbyt obszerny, więc my spokojnie się z niego wycofamy do tego pierwszego, mniej drastycznego. I ludzie wtedy klaszczą i mówią, wow, wygraliśmy! A miasto i tak przepchnęło to, co pierwotnie chciało, czyli ten pierwszy plan, którego ty i tak nie chciałeś.
Najpierw podwyższam oczekiwania, mówię ci, że chcę jeszcze więcej, a potem schodzę z nich, więc ty myślisz, że wygrałeś, klaszczesz w dłonie, a ja i tak przepchnąłem. To, czego od samego początku nie chciałeś zaakceptować. Tak samo jest to rozgrywane w Krakowie, to jest metoda małych ustępstw. Po fali protestów krakowski magistrat zdecydował o zmianie uchwały w sprawie strefy czystego transportu. Część przepisów wejdzie w życie później niż zakładano. I mógłbyś teraz powiedzieć, wow, to udało się coś ugrać. Co niby się udało ugrać? Część przepisów wejdzie w życie. Tylko chwilę później niż zakładano. To nie jest żadna wygrana. Jeżeli nie chcesz w twoim mieście strefy czystego transportu, to nie chcesz jej w żadnej formie, po prostu. Za każdym jednym razem ludzie w Polsce dają się zrobić na dokładnie ten sam numer. O którą by nie chodziło partię, o jakie nie chodziłoby sprawy. Za każdym razem to działa. Pamiętaj, że u nas politycy w Polsce nie rozwiązują problemów. Oni je tworzą, człowieku. A w tle oczywiście jest jak zwykle lobbowanie, powiązania i ogromne pieniądze. Jeżeli pozwolimy sobie, żeby to wszystko weszło nawet w pierwotnej formie, no na niektóre rzeczy już jest za późno zresztą, to zaraz będziemy naprawdę toczyli 15-minutowe życie w 15-minutowych miastach i nie będziemy mieli nic. Tylko zadaj sobie pytanie, czy naprawdę wierzysz, że będziemy wtedy szczęśliwi?